Cześć! Dzisiaj relacja z krótkiego wypadu na Dunajec. Jeden dzień raptem, sobota. Pogoda, jak widzicie, super. Woda niska, bardzo ciepła. No to nie wiem, czy znowu tak dobrze, jak jest 20 stopni woda. Ale jestem godzinę nad wodą. Jedna ryba się spięła, druga bardzo ładna. Udało się ją wyholować. Bardzo ładny pstrąg, zobaczycie. Taki na pograniczu ładny, a smokowaty. No jestem do niedzieli rano, może jeszcze rano coś w niedzielę połowie. Zapraszam do oglądania, pozdrawiam, cześć! Thank you.
Thank you.
No, najwyższy czas zmienić przypon, ale nie dlatego, że jest za gruby lub za cienki, ale po którymś zaczepie po prostu on się kaleczy. Robi się taka tarka tutaj, żyłka jest skaleczona. Ona jeszcze może by wytrzymała jakąś niewielką rybę, ale po co kusić los? Lepiej wymienić. Już niejedną rybę straciłem przez takie lenistwo. Nie chciało mi się po prostu zmieniać przyponu, który był już obtarty. A to jest nieuniknione, jeżeli jest niska woda, jeszcze łowimy na szybkiej wodzie, tam gdzie są kamienie i ciągle zaczepy. Więc ta żyłka trze o te kamienie i to działa jak papier ścierny. Więc to jest takie proszenie się o nieszczęście. Więc polecam zmieniać co jakiś czas przypon. No niestety trzeba się troszeczkę napracować. Ja wiem, że się nie chce, cały czas najlepiej złowić. Ale naprawdę warto, bo potem ładna ryba, mocne branie i koniec. A oto dzisiejsi wybrańcy. Takie coś z takim prowokatorem czerwonym. No i klasyka dunajecka, czyli zajączek Wojtka Kudłacza. Super sprawa. Powinien być jeszcze troszeczkę większy ta główka, ale ten też jest super. Bardzo dobrze się sprawdza czerwiec, lipiec. Jest niedziela, poranek. No ciężko to nazwać porankiem, bo jest godzina 8:30. Robi się już upał. No ale jeszcze przed powrotem do domu postanowiłem wyskoczyć na 2-3 godzinki przed południem. Jak widzicie za mną, fajne miejsce na końcówce OS-u. No spróbujemy coś na nimfę jeszcze złowić. Trzymajcie kciuki.
jak widzieliście, mega walka. Musiałem zejść po rybę. Od razu wydawało mi się, że jakaś inna ryba dziwna. Ani nie świnka, ani nie brzana. Na pstrąga potokowego też to nie wyglądało. I tutaj taka niespodzianka. Tęczak, bardzo duży tęczak. Zaraz zobaczycie. O, nawet się odpiął. No, taki koło 50 cm. No, co najmniej. Pierwsze wejście, kilka pierwszych rzutów, widzieliście. Jak ja to teraz nagram? Piękny tęczak, piękny. Musiałem zejść, bo no nie dawałem rady tak pod prąd z taką rybą. Od razu było widać, że to nie jest ani świnka, ani brzana, ani nawet potokowiec. Tylko kawał tęczaka. Kawał tęczaka. No spróbuję go wam pokazać. Piękny tęczak, piękny. No. No już, już, już. Poszedł. No, na zakończenie taka rybka. Taki potworek na zakończenie. No to tyle na dzisiaj. Krótki odcinek, ale kilka fajnych ryb było. Ten wyjazd to był taki spontan. Pod wieczór w piątek decyzja, jedziemy na Dunajec. Pogoda dopisała, więc bez jakiegoś napinania się, parę godzin raptem wędkowania. Nagrywam ten fragment, ponieważ czekam na zbiórkę ewentualną na drugim murze oporowym. Może jeszcze jakieś fajne ujęcia zobaczycie z suchej muchy. A tak to koniec. Może jeszcze uda się w te wakacje kilka razy wyskoczyć na Dunajec, może na SAN. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam. Cześć!